Dzień dobry, dzień dobry. O, jeszcze bez ostrości się odzywam. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tada, i witam Was, co, 1 grudnia, czyli mamy pierwszy dzień Vlogmasa. Tak, pierwszy dzień Vlogmasa. Jeszcze brygada śpi. Tu, Misiu, jeszcze mój śpi. Czekajcie, miałam coś wziąć. Muszę wyrzucić. Założyłam sobie nowe skarpetki i muszę wyrzucić metkę. Wstajemy, idziemy, będziemy otwierać kalendarz. Jeszcze Oli też śpi. Nie wiem, czy tutaj mogę włączyć światło, bo będzie trochę żółto. Będzie żółto, no ale trudno, no takie jest światło, to będzie żółto. Przecież nie będę nic kolorować, nie? No, dobra, ja wstaję i co? No i wypadałoby chyba i zrobić poranną toaletę oraz za chwilę poranną pielęgnację i dopiero się do Was odezwę. A te koty czekają już na jedzenie? Czy kot czeka na jedzenie? Nawet dwa. Zobaczcie, jak czekają na jedzenie. Lalo. Lalo też czeka na jedzenie? Tak? Czekasz na jedzenie? No tak. Poczeka. Zobaczcie, jak się przytula. Kocha panią. Tak? Kocham panią. No. A dzisiaj koty też będą otwierać kalendarze adwentowe. Ciekawe, czy im coś zasmakuje. Nie patrzę. Dobra, no to co? No to co? To włączymy sobie może pozytywkę świąteczną, a co? Koty jak się patrzą, jak na wariata. Dobra, to ja zamykam. Lecę się ogarniać i za chwilę się do Was odzywam. Przybywam już do Was tutaj z mojego pokoju z przepyszną kawą pierwszogrudniową. Pycha. To jest taki miksik, słuchajcie. Zrobiłam normalną kawę, rozpuściłam sobie dwie kostki czekolady Galaxy bez niczego. Czyli normalną czekoladę bez żadnego wkładu, bez dodatku i co? Dodałam mi tej śmietany i dodałam te mleko od kawy Tassimo Gingerbread. Także taki miksik. No i chyba pora na otwarcie kalendarza adwentowego. Słuchajcie, wymyśliłam sobie tak. Jeden kalendarz mam z herbatkami, a jeżeli już piję teraz kawę, to herbatkę zostawimy sobie na później, więc ten kalendarz otworzymy później. No, będziemy sobie później pić kawę. Widzę już i czuję, że muszę sobie posmarować, słuchajcie, ręce kremem. I to koniecznie. Mam strasznie przesuszone ręce od pracy. Zauważyłam to bardzo i muszę temu zaradzić. Także pozwólcie, że przyniosę sobie krem do rąk i posmarujemy. Jeżeli, słuchajcie, mowa o kremie, super kremie do rąk, jak i zarówno do twarzy, to jest właśnie Tony Moly i to jest ten Banana Sleeping Pack. On jest tak gęsty, takie ma fajne wartości, że ja zresztą jest taki bardzo gęsty, bardzo zbity. Ja go uwielbiam, uwielbiam go po prostu do rąk. To jest taki krem, który nakładacie na twarz, na noc i wtedy skóra się fajnie regeneruje i świetnie jest rano nawilżona, pięknie pachnie. Bo krem ten pachnie przepięknie, ale to przepięknie bananami. Także polecam, polecam Wam
sprawdzać sobie rzeczy, które mają zastosowanie, dajmy na to do twarzy, sprawdzić sobie właśnie na przykład na dłoniach. Super sprawa, ponieważ on jest bardzo taki gęsty, bardzo taki treściwy. O, tego słowa mi brakowało. No, także czuję w tym momencie, jakbym posmarowała sobie ręce olejem, przynajmniej. Także świetna sprawa. Też mam ci pocięte, słuchajcie, ręce. W pracy pocięłam sobie papierami. Masakritos po prostu. Dobra, na twarz na chwilę nie nanoszę, ponieważ twarz muszę sobie dokładnie za chwilę oczyścić, stonizować, także najpierw poleci tonik, więc na razie nic nie nakładam, zrobię to za chwilę po otwarciu kalendarza. Kalendarzy, żuwży. Dobra, odkładam łyczek mojej świątecznej, pierwszogrudniowej kawy. Pyszna, ale si. No i dobra, i lecimy. Pierwszy otworzymy sobie Hampton Selection, gdzie mamy dżemy, ponieważ ja za chwilkę do tej kawy, jeżeli jeszcze zdążę, zrobię sobie tościka i właśnie mam ochotę na tosta z dżemem. W ogóle uwielbiam dżemy tak zimową porą, więc sprawdzamy. Szukamy jedyneczki. Gdzieś tyś jest. Number 1. Poczekajcie. Uwielbiam te szukanie. Jest. Mamy tu. Mamy tutaj jedyneczkę. Jakoś tu może tak sobie oprę o siebie. Nigdy nie wiedziałam, jakie to jest to uczucie, kiedy narzekaliście właśnie, że ci, co otwierali, że tak niewygodnie, że to, że tamto. Teraz już Was rozumiem. Wiem, o co chodzi, słuchajcie. No, 3 dni później. Jest, mam dżemik. Zobaczcie, numer 1 jest otwarty. Odkładam. I mamy tutaj co? Seville Orange, marmolada, taka pomarańczowa, zobaczcie, taka fajna, bo ja lubię dżemery, także z chęcią przetestuję sobie inne smaki, bo zazwyczaj jest tak, że ograniczamy się do tych wiśniowych, truskawkowych, malinowych, czasami jakiś mandarynkowy, lemonkowy wpadnie. Ja próbowałam, nie wiem jak Wy, ale wiem, że mało jest osób, które testuje sobie różnego rodzaju takie udziwnione dżemiki. Także ja dzisiaj będę jadła tosta z Seville Orange. Dam Wam znać oczywiście, jak będzie smakować, ale nie wiem teraz, który. Ja wiem. Który? Soap and Glory, Oli mi podpowiada. To lecimy, Soap and Glory. Taki mamy kalendarzyk. Kalendarzyk. Da. Ale faktycznie to jest frajda, Wam powiem. Ja tak nie wiedziałam, że to jest frajda. Dzień dobry, kochanie. Macha. Taki mamy kalendarz i szukamy jedynka jest. Jedynka jest tu i już widzę, że to będzie chyba maseczka. No to ładnie nas witają. W grudniu od razu maseczkę tam każą na fejsa nakładać. Dobra, nie wiem, w jaki sposób mam to... O, już porwałam. No, ja to nie umiem, tak widzicie. Dobra, ale wyciągnijmy to. Co tutaj mamy? Have the lime of your life. Fajnie. No i on będzie chyba nieładnie otwarty, słuchajcie. Bo zobaczcie, on się tak zadziera. No, albo ja po prostu nie umiem otwierać. Nieważne. Ale mamy jedyneczkę. I mamy tutaj taki produkt. Taką piękną gwiazdkę, zieloną. Sugar Crush Fresh and Foamy Body Wash. No i super, no to umyję sobie za chwilę twarz, oczyszczę sobie i zrobimy sobie też pielęgnację, także świetna sprawa. Nie miałam, tego produktu nie miałam, więc mega się cieszę, że będę mogła przetestować. Więc tutaj sobie ułożę to, co będzie w kalendarzach i za chwilę Wam będę pokazywać wszystko to, co było. Oli, który następny? Świeczka, herbatę zostawię chyba na później, bo herbatki później sobie będę zaparzać. Mamy jeszcze ten beauty i mamy świeczkę i mamy tylko lakotów. Ten? Dobra, ten najfajniejszy. Ciekawe, co dzisiaj nam dadzą. Jacka. Olis obstawia, że Jack Wills będzie, a ja bym chciała coś fajnego do pielęgnacji, no ale zobaczymy. Takie coś mamy. Gdzie jest jedynka? Tu! Uwaga! Wow! Hot food! Miałam go! Fajny jest! A patrzcie, ale wiecie co? Wiecie co? Zobaczcie, co przed chwilą powiedziałam. Że potrzebuję kremu do rąk, bo mam spierzchnięte, mam zniszczone. Już widzę, że mam przesuszone. Strasznie mam takie, aż mi się nie podobają moje dłonie. Ja o dłonie lubię bardzo dbać. Dziękuję, Soap and Glory! Dziękuję! Dziękuję, Mikołaju! Bardzo się cieszę. Oli chce powąchać. Czekajcie, ja sprawdzę tylko, czy jest otwarty.
Jest otwarty. Ja już miałam gdzieś ten, nawet nie wiem, gdzieś powinien leżeć. Ja go miałam, miałam też do stóp i też lubiłam. Czekajcie, aż sobie, a co zastosujemy i powiem Wam, że cieszę się, bo to jest 24, bo to jest 24 miesiące, bo to jest 50 ml, słuchajcie, nie ma to tamto. Hand food, powąchaj sobie, a ja sobie posmaruję dłonie. Ten drugi sobie spróbuj. Podsmeraj. Nie lubisz go? Ja go uwielbiam. Ja uwielbiam w ogóle zapachy wszystkie, oprócz chyba tego takiego, oprócz takiego crush, coś to było, kurczę, taki cytruskowy jakby, czy coś takiego, ja tego nie lubię. Ja uwielbiam, jak Soap & Glory ma te takie kojące, takie fajne. A zajdę może z Wami dzisiaj do Butza, bo i tak muszę iść może do Azdy, zajdę po spożywkę, bo tam jest dość fajna. Fajniejsza niż w Tesco i zajdę do Butza, bo mogą być przecenione jeszcze kalendarze adwentowe, więc może bym po prostu komuś w prezencie mogła sprezentować. No, bo będę i tak jeszcze wysyłać prezenty, więc... Uwielbiam, ja Wam polecam. Polecam Wam serdecznie, w ogóle Soap & Glory Wam polecam. Nie polecam Wam całej kolorówki, bo całej kolorówki nie przetestowałam. Nie wiem jak paletki. Jeżeli ktoś z Was używał paletek Soap & Glory, to bardzo proszę dajcie mi znać, bo ja się czaiłam na paletkę, ale jakoś nie mogę się przekonać, nie wiem. Ja czasami mam takie podejście, słuchajcie, że jak coś jest do wszystkiego, to znaczy, że jest do niczego. I jeżeli szafa jakakolwiek się, nie wiem, dajmy na to, zaczyna swój, wiecie, swój cały wkład w pielęgnację, to lepiej niech przy pielęgnacji zostaje. No ale chwyt marketingowy, wiecie, marketing i tak dalej, popyt, podaż, więc wszyscy pchają się w kolorówkę też, w kosmetyki. Nie do końca to jest fajne. Tu akurat, jeżeli chodzi o pielęgnację, o rzeczy do kąpieli, po prostu uno perfecto. Ja uwielbiam, ja po prostu uwielbiam. Tak samo jak Sanctuary uwielbiam, tak właśnie tą drugą. To są dwie takie marki tutaj w UK, które naprawdę z czystym sumieniem Wam polecam. Dobra, teraz może kociakom otworzymy, co? Aha. Daisy, Lana! Pudełeczka! Chodź tutaj, numer jeden mamy, chodź! No chodź, Lalo, Daisy! Chodź! Pudełku masz, nie wiesz o co chodzi, nie? Czeka. Tylko czekajcie, jakoś wasze to już w ogóle nie wiem jak otworzyć. No czeka. Le Daisy czeka. Czekajcie, zaraz zobaczymy, czy będzie jadła. Jak to mam otworzyć im? Słuchajcie. La Daisy. Ale czad, zobacz co masz. Co ty tu masz? No co ty tu masz? Zobacz co to jest. Zobacz co tu jest. Będziesz czuła mój krem do rąk, więc może ci tutaj niekoniecznie się to podobać. La, la. No teraz się będą ganiać wariatki. Chodź Daisy. Daisy. Chodź tu do mnie. Czekajcie, patrzcie jak zapakowali. To są takie jakieś... O, lala. Już coś mamy. Lala, co to jest? Poczekajcie, ja chcę Wam pokazać, jak one będą też sobie tutaj spożytkować. Tylko jak Wam pokazać to? No i dobra, mamy taką witaminkę, zobacz, taka była. Może być? Taka była w jedynce. Idę z nimi, słuchajcie, do kuchni, bo inaczej Wam nie jestem w stanie pokazać. Lalo, Daisy! Tu jest swój kalendarz, to jest Lali. Lala! Lalo! Takie macie chyba w jedynce, nie wiem czy Ty też, musisz poczekać. Lala! Weź Daisy Oli na chwilę, bo ona jej zabiera. No, no weź, bo ona nie wie co się dzieje. Lala! Lalo! Dobra, wysypiemy tu Lali, bo Lala się już wystraszyła Daisy. Zobaczcie jak ci na rzecz z kalendarza number one. Patrzcie, numerek jeden otwarty. I teraz Daisy, patrzcie jak się wyrywa Daisy. Muszę otworzyć jakoś nożem, bo powiem Wam, że strasznie to ciężko tutaj. Bardzo ciężko. Jak se to kot ma otworzyć? W tle słyszycie pranie oczywiście, pierwszogrudniowe. Nie no, zaraz po prostu zrobię dziurę, no. No i zrobiłam. Co my tu mamy? Zobaczcie jak leci. Zobacz, Daisy, tu masz? Tu masz, to jest Twoje. Otwórz sobie. Daisul? Nie, tam nie wolno. Tu masz. Trzymaj Oli kamerkę, a ja będę otwierać jej. Chodź.
otworzymy, tak? Twoje też. Lejzul. Czekaj, żebym cię nie dziabnęła nożem. Proszę. Zobacz, też masz takie fajne. Takie wam fajne dali? Ale to dobre dali. I nic teraz nie powinniśmy, tylko włączyć. O, tutaj wam postawię. Tu będą wasze kalendarze. A co? W kuchni. Zrobimy i muzyczkę. A co? Proszę wcinać świąteczny posiłek. Taka sytuacja. Koty też niech się cieszą. A co? Zobaczcie, jak wcinają. A dziękuję, to co? Dziękuję. No i dobra, ja już do was wracam z powrotem. Koty już swój kalendarz wcinają, znaczy jedyneczkę z kalendarza. Tak? No to znaczy, że im smakuje. Czyli fajny kalendarz, czyli się opłaciło. On był kupiony w Aldiku. Dobra, i lecimy teraz. Co my lecimy? Ten już otwieraliśmy. To teraz sprawdźmy sobie, może jaką świeczuszkę sobie zapalimy. Może nawet właśnie dzisiaj tu na biurku. Chcesz jedynkę? To szukaj. Tutaj ona wizji. Szukaj ręką na wizji, musi być widać, żeby nie było. No, on teraz będzie szukał jedynki, szuka, jest u góry. Uwaga, jaki mamy zapach, będę się śmiała, jak będzie gingerbread. Ale nie, chyba ustawiała bardziej na ten mylet coś tam. Nie chcę wylecieć? A, bo to patrzcie, tak jest zapakowane. O, urwałam, to nic. Ale naprawdę, kto to pakuje? Ja się tutaj zgłaszam do tych, co pakują. Weźcie, pakujcie to jakoś po ludzku, słuchajcie. Żeby to człowieczek umiał i mógł wyciągnąć. No, bo to takie, typu powiem, tak nie bardzo. Palce se idzie poharatać. I co? Co to za zapach? Bo mi strasznie pachną kremem ręce, więc nie wiem. No i mamy dziurę. W pierwszym mamy dziurę. Mamy, pokaż, ja spróbuję zbadać. Taki wanilowy? Jak jest jak biały, to chyba to jest vanilla sugar cookies. No to tak będzie, zapach. Tak będzie. Vanilla sugar cookies. Mamy taki oto świeczek, taki tea light. Herbatka będzie na później, więc herbatkę otworzymy później. I co? Ja teraz sobie przystąpię do pielęgnacji i za chwilę przybędę do was z ostatnim kalendarzem, który przygotowałam trochę dla was. Przygotowałam dla was i ja go przygotowywałam, ja go opracowywałam. Natomiast wszystko to, co będzie w nim, przygotowywała Oliwia. Znaczy nie to, co będzie, tylko układała w kolejności, układała. Zresztą jak będę go otwierać, to wam powiem, o co mi chodzi, bo nie mogę nic zdradzić. A teraz tak się zastanawiam, czy nie wrzucić wam filmiku na kanał, bo chodzi o to, że mam jeszcze dwa filmy w zapasie i muszę wam je wrzucić. Nie wrzucę wam dwóch na jeden dzień, więc ten vlogmas będzie niestety opóźniony u mnie o 2-3 dni, ale będzie cały. Będzie 24 dni otwierania kalendarzy i gadania do was. Także tylko będzie z opóźnieniem. No, a takie perełki były 1 grudnia. To zaraz sobie wykorzystamy, dżemik sobie wykorzystamy, kremik już poleciał na dłonie i świeczuszka. Ta-da-da-da. I świąteczna kawa. Taki mamy zestaw skauta. No, na dziś. Także pierwszogrudniowy. Ja jestem zadowolona bardzo. No, także słyszymy się później. No i teraz dzieciaczki otwierają swoje kalendarze. Lecimy! Jedyneczka, pokażcie tylko zanim zjecie, pokażcie, co wylosowaliście. Czy to będzie gwiazdka, czy to będzie choinka, czy to będzie bombka. It's the Christmas countdown. Pokaż. Co to jest? It's the Christmas countdown. Bardzo dobrze. Ale mnie nic nie ma. Pokaż, co to jest. Nic nie mówi, ale... Ale co to jest? Christmas pudding. O. O, pokaż tutaj do kamerki, bliżej. Czekaj. I teraz Oli. Nie wiem, co to jest. Pokaż. Pokaż. Zgadnijmy. Jakieś deformowane reliny. Pokaż.
super! Jak Pokaż. Zdeformowany? Po prostu jest cały na czekoladzie. Cały na czekoladzie. No to wcinacie. Smacznego. Oni mają dobrze. Dobra czekolada chociaż? Smak czekolady ocencie. Bo w sumie będziecie mieli różne figury, ale ta sama czekolada. Dobra. Dobra? Nie żałujecie, że wzięliście sobie Cadbury, a Gracjan, że wziął sobie Maltesers? Nie żałuję. Nie żałujesz? Czyli łapka w górę? Wiem, co zostanę na... Ja jestem ciekawa, co będzie 24. Ja wiem. Co, Mikołaj? Nie. Co będzie? To będzie? To co skąd wiecie? Wydała. A skąd wiecie? No bo zawsze jest. Tak? Jest taki kalendarz. No, także dzieciaczki otworzyli swoje kalendarze. Mam nadzieję, że im smakowały. Tak? Mhm. A ty otworzyłeś swój? A ja otworzyłam i mam dżem pomarańczowy. Tutaj mam piankę, tak? Poczekaj. Foamy body wash. Krem do rąk. I jeszcze mam do otwarcia herbatę. Koty miały witaminki. No, także odzywamy się później. Oli. No i hejo, hejo! Witam się z Wami z kuchni. Czekajcie, odsunę tylko tą pozytywkę, żeby nie grała za głośno i nie zagłuszała nas. Mam dla Was taki kalendarz, o którym Wam już mówiłam, a teraz sobie go otworzymy. Jak widzicie, mamy tutaj 24 numerki. Jest on przygotowany ode mnie dla Was. Mam nadzieję, że to docenicie i mam nadzieję, że Was to ucieszy. No i cóż, i co mamy w numerku 1? Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że ja przygotowałam ten kalendarz, natomiast karteczki wrzucała Oli, więc ja nie pamiętam, nie wiem kompletnie, w którym numerku co jest. A co będzie, to się przekonacie. Otwieramy numerek 1. Mamy dzisiaj 1 grudnia. Otwieramy, mamy karteczkę. Jest karteczka. I co my na tej karteczce mamy? Moi kochani, uwaga. Zoom. Soap and Glory Mascara. I teraz, co to oznacza? A to oznacza, iż ta maskara wędruje do Was. Tak, moi kochani. Taka oto niespodzianka ode mnie dla Was. Numerek 1, Soap and Glory Mascara. Nic innego nie mogło tu być jak maskara. Thick and Fast Mascara od Soap and Glory. Bardzo proszę, w pudełeczku. Specjalnie dla Was. A co musicie zrobić? Jak ją dostać? Bo to, że to rozdanie, to owszem, ale nigdy nie ma nic za darmo. Więc co musicie zrobić? Już Wam czytam tył karteczki. Po pierwsze, otrzyma to tylko i wyłącznie osoba, która subskrybuje mój kanał. Po drugie, łapka do góry pod tym filmem. Po trzecie, udostępnić link lub ten filmik, jak wolicie, czy to zdjęciem, czymkolwiek, na social media, najlepiej tutaj Instagram, więc umówmy się, że teraz praktycznie każdy ma Instagrama, więc proszę udostępnić ten link lub tak jak mówię, zdjęcie filmiku z oznaczeniem mojej osoby, czyli oznaczyć Agusiek35, jak i zarówno, co najważniejsze, hashtag Vlogmas Agi, bardzo proszę. Hashtag Vlogmas Agi oraz oznaczenie Agusiek35. Dzięki temu będziecie brały udział w tymże rozdaniu, a ja spośród wszystkich komentarzy i osób, które spełnią te wymagania, czyli tak jak mówię, subskrypcja, like, udostępnienie z oznaczeniem Agusiek35, jak i zarówno hashtag Vlogmas Agi. Jeżeli te rzeczy będą spełnione spośród tych osób, wybiorę, wyłonię jedną, do której powędruje ten tusz. Oczywiście odpowiedź dam w komentarzu tej osoby, także nie martwcie się, poproszę o kontakt. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ktoś tego komentarza przez jakiś czas nie będzie, nie wiem, widzieć, nie odpowie, no wówczas niestety wybiorę kolejną osobę, ja nie będę czekać. Także, żeby tutaj nikt nie był poszkodowany, bardzo proszę, dzień pierwszy, Soap and Glory, maskara wędruje do Was, wystarczy, że spełnicie poniższe moje prośby, a nie wymagania, w sumie wymagania, prośby, no i tyle. Także mam nadzieję, że taki kalendarz, taka opcja, taka forma Was ucieszy. Dla mnie, słuchajcie, Vlogmas vlogi w grudniu to jest takie przywieńczenie, zakończenie całego roku, słuchajcie. No i pomyślałam, że będzie fajnie móc Wam podziękować. Kichnę. Na zdrowie, dziękuję. No, także maskara z
kalendarza mojego wędruje do Was. No, także mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Odkładam tusz i zobaczymy, w czyje łapki on poleci. Zatem ja się żegnam, zabieram Was ze sobą może na mini zakupy, a na pewno chcę zajść, słuchajcie, ale mnie kręci w nosie. Na pewno chcę zajść, słuchajcie, z Wami do Butza, ponieważ chcę jeszcze zobaczyć, czy jeszcze jakieś kalendarze zostały, może są przycenione, także może bym coś przechwyciła. No, także będę wyczekiwać na spełnienie moich próśb. No i tuż czeka na zwycięzcę. No, także ja będę losować po prostu osobę losowo, żeby nie było. Także będę tylko sprawdzać, czy wszystkie moje prośby zostały spełnione. Jeszcze raz powtórzę, ostatni. Musi to być mój subskrybent, subskrybentka. Poproszę o łapkę do góry pod filmem. Bardzo proszę w komentarzu podać mi... Możecie podać maila, o może tak będzie prościej, bo tak będzie szybciej. Także można w komentarzu pod tym filmem podać mi swojego maila. Po prostu cokolwiek w komentarzu plus mail. Oprócz tego udostępnić gdziekolwiek ten filmik, link do tego filmiku. Jeżeli macie inny nick na Instagramie niż na YouTubie, no to dobrze by było, jakbyście na Instagramie napisali mi swój nick z YouTube'a. Chodzi o to, żebym ja wiedziała, że ta osoba to ta osoba, a nie inna. Więc ułatwijcie mi to w ten sposób, że właśnie w komentarzu mi napiszcie, że to jest wasz nick. Najlepiej tu, na YouTubie, w komentarzu po prostu pod filmem napiszcie mi, że to jesteś ty z Instagrama. Ja wtedy sobie wejdę na Instagrama, sprawdzę, czy udostępniłaś link, czy udostępniłaś filmik, czy oznaczyłaś Agusiek35 i czy jest koniecznie hashtag VlogmasAgi. To jest konieczne. No, także tworzymy nowy hashtag VlogmasAgi i zobaczycie dlaczego i po co go tworzymy. Także taka sytuacja z tuszem, właśnie mi się skonwertował kolejny filmik, biorę się za przesyłanie go na YouTube'a, może zrobię Wam bonus, może jeszcze on wejdzie dziś lub jutro rano, wejdą dwa filmy, no niestety muszę, miałam w zapasie. Także ja teraz spadam. Pierwszy vlog was może być taki rozlazły, bo mój dzień jest rozlazły. Muszę iść po spożywkę i zejdziemy do Butza. Nie wiem, czy zdążę do TK Maxa. Niestety, bo na 16 idę do pracy. Z tego miejsca też chciałabym złożyć życzenia wszystkim, którzy mają 1 grudnia urodziny, a w szczególności Dominice mojej. Także kochana, wszystkiego najlepszego, jak oglądasz. Już czuję, że mówię przez nos. Buziaki, do usłyszenia.